Cześć wszystkim, teraz po nowym kanale. Dzisiaj przychodzę do was z bardzo innym filmikiem. Przychodzę do was z bardzo mega spokojnym filmikiem. Będzie to filmik na temat mojego telefonu, jak widzicie już na pewno po tytule. Ostatnio na Instagramie pokazałam wam efekty mojej nudy i wam się mega spodobało i chcieliście zobaczyć, co mam na telefonie i jak w ogóle zrobiłam ten cały ekran. Jeśli z jakiegoś powodu jesteście zaciekawieni, co jest na moim telefonie, to zapraszam dalej do oglądania. Ja mam iPhone'a 8 Plus, ten czarny. Mi się najbardziej podobał czarny, uwielbiam czarny, więc musiałam wybrać taki telefon. Mam obudowę, która jest już okropnie brudna. Okej, ponieważ nie mogę nagrywać ekranu, jak mam zablokowany telefon, nie wiem czemu, postanowiłam, że zrobię wam screena, żeby pokazać wam, jak wygląda mój ekran, jak jest zablokowany. Nic specjalnego, zwykła tapeta. Więc zaczniemy z pierwszą stroną. Jak widzicie, jest kompletnie inna niż taki oryginalny ekran. Jak widzicie, mam tutaj FaceTime'a, kamerę, mam swoją pocztę i notatki. Obok tego mam cytat, albo jakiś motywujący, który mówi mi nadzieję. Potem mam zdjęcia, pogodę, ten App Store i zegar. Oczywiście obok mam Spotify'a i akurat udało się, że Sean jest kolorystycznie dobrany do mojego telefonu, co miłego pasuje. Jak od razu wejdę, od razu wybiera mnie do Spotify'a. Mam swój portfel, foldery, mapę i ustawienia i kalendarz. Mega normalna pierwsza strona moim zdaniem. No i na samym dole, jak możecie zauważyć, ja nic nie zmieniałam, po prostu zmieniłam kolory. Mam telefon, Safari, wiadomości i muzykę. I przejdziemy teraz do następną stronę. Jak widzicie, mam tutaj księżyc i to jest chyba jedna z najlepszych rzeczy na moim telefonie, ponieważ ja uwielbiam księżyc, uwielbiam wszystko, co dotyczy kosmosu i tych różnych spraw. I co jest mega fajne w tym, jest to, że ten księżyc, co mam na ekranie, to jest księżyc, który jest na niebie. Moim zdaniem to jest mega fajne. Jak widzicie, niedługo będzie pełnia. Sprawdzam to codziennie, sprawdzam to co parę godzin. Jestem, nie wiem, mam obsesję na tego czegoś punkcie. I obok tego mamy kolejny cytat, który mówi: "You deserve all the love in the world", czyli że zasługujesz na każdą miłość, coś takiego, nie lubię tłumaczyć na polski. Każda aplikacja, którą tutaj widzicie, sprawdzam codziennie. Mamy tutaj Facebooka, mamy Twittera, mamy TikToka, mamy oczywiście YouTube'a, Instagrama, na którego was chętnie zapraszam, Snapchata, Whatsappa i Messengera. Nic, co mogę powiedzieć, zwykłe aplikacje. No i teraz przejdziemy do trzeciej strony. Trzecia strona nie jest już taka ładna, tu są rzeczy, które niby używam na co dzień, ale niezbyt. Ale nawet jak będę chciała użyć, są łatwe do użycia. Pierwszy folder, który tutaj mam, nazywa się produktywność. Mam tutaj swoje różne e-maile, jak już mówiłam. Główny e-mail mam na pierwszej stronie. Tutaj są e-maile, których za bardzo nie używam. I wszystkie swoje banki. Ja mam trzy różne banki i już mówię wam dlaczego. Mam jedną kartę angielską, którą używam tutaj na co dzień. Mam drugą kartę angielską, która jest studencka i tam dostaję swój kredyt studencki. No i trzecia jest polska, bo używam, zawsze wpłacam sobie pieniądze, jak lecę do Polski. I mam tutaj swoją aplikację, swojej sieci komórkowej. Czyli tutaj jak wejdę, to pokazuje mi, ile mam jeszcze internetu, ile mam za zapłacenia na następny miesiąc i tak dalej. No i mam jeszcze Studio, YouTube Studio, czyli to jest aplikacja, która jeśli nagrywacie na YouTube, jest bardzo potrzebna. Chciałabym powiedzieć, zaraz włączę internet i wam pokażę. Jak wejdziecie, tu macie... uwaga. Okej. Więc jak widzicie tutaj, praktycznie macie wszystko. Macie liczbę subskrypcji. Zapraszam was na subskrybowanie, bo jak widzicie, niedługo będzie 1400. Więc... ale mamy tyle, ile minut obejrzanych, ile subskrypcji zostało dodanych, czy odjętych. Wow, muszę się serio nauczyć polskiego. Mamy swoje filmiki, wszystkie komentarze. Oczywiście
Mega dziękuję za wszystkie komentarze tutaj ludziom, których widzicie, może się widzicie, bo mam tutaj gry. Tak naprawdę nie gram w nie, więc nie wiem, czemu nadal mam je na telefonie, ale na przykład gdzieś kiedyś jadę czy coś takiego, albo się naprawdę mega nudzę, to wtedy sobie zagram. Mam puzzle, mam sudoku, uwielbiam sudoku. Mam coś takiego jak układanie klocków. Mam kolorowankę, macie numery, macie kolory i musicie dobrać kolory do numerów. Zwykła kolorowanka. I coś takiego jak Piccolo, to jest bardzo fajna gra, jeśli się jest ze znajomymi, a szczególnie jak się spożywa alkohol. Więc tutaj są takie zadania do robienia. Bardzo fajna gra. Zakupy. Więc tak, mamy tutaj Amazona. Amazon to jest coś jak Allegro w Polsce, jeśli się nie mylę. Mam Rightmove i Zooplus. To są dwie aplikacje, które pomagają wam znaleźć mieszkanie. Coś takiego jak do skanowania tych kodów, bo czasami teraz właśnie przez koronawirusa, jak się idzie do restauracji, one są teraz pozamykane, no ale jeśli jak były otwarte, to się szło do restauracji i zazwyczaj się płaciło poprzez skanowanie tych kodów, więc to jest mega pomocne. Mam aplikację Boots. Boots to jest coś takiego jak Rossmann tutaj w Anglii. I mam Starbucksa oczywiście, mam swoją kartę i tu pokazujemy, ile mam punktów na karcie. I mogę przez tą aplikację również płacić. Mam aplikację, która się nazywa Wetherspoons. Wetherspoons tutaj w Anglii to jest taki bar. To nie jest bar, pub. I mam kolejną aplikację, która się nazywa Autotrade. Szukam samochodu. To jest praktycznie aplikacja, gdzie się szuka samochodu. To na tyle. Następnie mamy muzykę. Jak widzicie, mam tutaj trzy aplikacje. Mam Spotify Artist. Jeśli nie wiecie, jestem w zespole i mój zespół ma Spotify, na którego was zapraszam, jeśli chcecie sobie posłuchać. Nie są to najlepsze piosenki. Jest jedna piosenka, która mi się mega podoba, House of Cards, więc polecam. Reszta nie słuchajcie. Mam zwykłą aplikację Spotify, którą widzieliście już na pierwszej. Mój pies chce się dostać do pokoju. I mam coś takiego jak Shazam, chyba. My gościa dzisiaj, najwyraźniej. Nie wiem, co się czyta, ale chyba Shazam. To jest aplikacja, która pomaga wam znaleźć piosenki. Jeśli na przykład słyszycie ją w radiu, albo gdzieś w sklepie i nie wiecie, jak się nazywa, wtedy włączacie ją, klikacie i wam pokazuje artystę, jak się nazywa i tak, mega aplikacja, ja lubię odkrywać nowe piosenki. Następnie mamy folder pod tytułem podróżowania. I tak, mamy Trainline, tutaj to jest aplikacja tutaj w Anglii, żeby kupić bilety na pociąg. Następnie mam Skyscanner, to jest aplikacja, której tak naprawdę nie używam w ogóle, ale mam ją w razie czego. Potem mam City Mapper. To jest mega aplikacja, jeśli się jedzie do Londynu. W ogóle w różną stronę możecie jechać, można się pogubić. Ja mieszkam tam prawie rok i jeżdżę tam co tydzień, albo jeździłam. I nadal się nie mogę ogólnie ogarnąć, co gdzie jedzie. Więc ta aplikacja mega pomocna. Daje wam jak najszybciej gdzie dojechać, jak najbezpieczniej jest. Na przykład jeśli idziecie nocą i musicie iść na pieszo, wam pokazuje najbezpieczniejsze uliczki. Więc bardzo fajna aplikacja. Uber, na pewno wiecie, co to jest. Folder ze wszystkimi aplikacjami, które używam do edytowania zdjęć. Więc tak, mamy Preview. Preview to jest aplikacja, która pomaga wam ogarnąć wasz Instagram, jeśli na przykład lubicie kolorystycznie je układać. I tak, jak widzicie, to jest mój Instagram, na którego oczywiście jeszcze raz zapraszam. I tak, tutaj mogę po prostu dodać zdjęcia, zobaczyć, czy one pasują. Dalej mamy Lightroom. Lightroom to jest mega aplikacja, którą używam do edytowania zdjęć. Lightroom jest trochę zaawansowaną aplikacją. PixArt, tutaj robię ramki do zdjęcia, które na pewno widzicie na moim Instagramie. Zawsze nakładam ramkę. I Airbrush. Szczerze mówiąc, rzadko co używam Airbrush, to jest coś jak Photoshop. Jeśli ja bym zedytowała swoje zdjęcie, to no nie wiem, powiększyła sobie usta, bo twarz się zmieniła, czułabym się jakbym kłamała ludzi, kłamała ludziom. Ale jest w razie co, najgorsze dni, żartuję. Ale wszystkie zdjęcia, które widzicie na moim Instagramie,
nie są edytowane, już chciałabym to powiedzieć od razu wprost. Unfold jest to aplikacja do robienia stories. Różne tutaj wybory, jak widzicie, co pomaga zrobić ładne stories. Macie różne. This Poem to jest aplikacja David Dobrik. Jeśli nie widzicie, na YouTubie jest taki vloger. Robicie zdjęcie. O tak, o. I potem idziecie do galerii. I jak widzicie, pisze available at 9 AM, czyli dopiero jutro o 9 rano mogę wejść i zobaczyć, jak wyszło zdjęcie. Więc bardzo fajne. Mam Camera Connect, czyli kamerę, którą używam teraz. Mogę mieć podgląd na telefonie, jak robię zdjęcia. I mam Google Drive. Tutaj mam wszystkie swoje zdjęcia i tak dalej. Następnie mam wszystko, co związane jest z moimi studiami. Mam tutaj swój kalendarz i pocztę. Mam tutaj wszystko. I mam następnie Pages. Pages to jest coś takiego jak Word. Następnie mam Teams. To jest po prostu aplikacja, którą używam na studiach, jeśli potrzebuję jakieś linki na lekcje albo nauczyciel ma coś do powiedzenia, zawsze tam piszą. LinkedIn, tego w ogóle nie używam. Miałam powiedziane, że mam założyć sobie w razie czego. To jest coś takiego jak Facebook, ale profesjonalny Facebook. To możecie sobie znaleźć pracę, czy coś takiego możecie. W sumie nie wiem, co to ma robić. Mam notatki głosowe, ja czasami nagrywam, jak nauczyciel mówi, bo czasami mówię za szybko i nie nadążam, więc nagrywam i sobie odsłuchuję potem. I kalkulator, nie wiem, czasami trzeba. Health, czyli zdrowie, i mam tu aplikację, która śledzi mój okres tak naprawdę. Nie, po prostu możecie zaznaczyć wszystkie swoje symptomy, w jakim jesteście humorze i to wam, nie wiem, to wam po prostu, to jest taki mini kalendarz. I następnie mam Doctor Link. Tutaj to jest po prostu zwykła aplikacja, którą potrzebuję, jeśli na przykład chcę mieć wizytę z lekarzem, tam to właśnie wchodzę w aplikację i się rejestruję na wizytę. Mój aparat znowu postanowił przestać nagrywać, więc nie wiem, na czym skończyłam. Jeśli widzicie światełka, które się świecą, zaraz dojdę do tego. I tak, wchodzicie w tą aplikację, to jest zdjęcie dnia z kosmosu i codziennie macie nowe zdjęcie z kosmosu. No i tak, potem mam tą aplikację, nie wiem, czy się czyta Goiv, whatever. I tak, mogę ustawić sobie jasność, mogę ustawić sobie kolory, różne rzeczy mogę robić. Mogę ustawić, kiedy ma się wyłączyć, a kiedy włączyć i kiedy wyłączyć, i mogę po prostu wyłączyć sobie tutaj. To jest mega podręczne. Xbox, ja gram dużo w Xboxa i jak mi się już nie chce siedzieć przy telewizorze, a już nie gram i rozmawiam ze znajomymi, zawsze przechodzę sobie na telefon i mogę siedzieć w łóżku, bo przez to mogę rozmawiać. Na pewno będą pytania na temat, jak ja to zrobiłam, tą pierwszą i drugą stronę, bo na trzecie to lepiej nie rozmawiajmy o niej. Powiem wam, zajęło mi to cały dzień i już traciłam cierpliwość. Od początku widziałam, jakie chcę mieć kolory, więc poszłam w takie neutralne kolory, ale aplikacja, które użyłam, jest to aplikacja, która się nazywa Shortcuts. Nie wiem, jak się ją używa, ale po prostu zgadywałam podczas, jak robiłam to wszystko. Niestety minusem tej aplikacji jest to, że za każdym razem, jak wejdziecie na jakąś aplikację, załóżmy, że wejdę w YouTube'a, wyskakuje takie powiadomienia na samej górze, więc nie wiem, jak się tego pozbyć. Wyszukiwałam wiele razy i na razie nie mam odpowiedzi. Więc ta aplikacja Shortcuts jest po to, żeby zmienić te swoje ikonki ze zwykłych na takie, jakie chcecie. Te wszystkie cytaty, jak widzicie, ten Stay Hopeful i ten kalendarz i ten księżyc, to jest z aplikacji, która się nazywa Widgetsmith. I tutaj macie po prostu różne rzeczy. Zegary. Zaraz wam pokażę. Możecie mieć tak, możecie mieć zegary, datę, kalendarz, jakieś zdjęcia.
ile kroków zrobiliście, wasze exercise, jakie ćwiczenia zrobiliście, ile kalorii spaliliście. Jakby te są akurat zablokowane. Ale tak, macie różne opcje tutaj. O, właśnie na samym dole macie ten księżyc, macie mały, macie średni, macie większe. Jak widzicie, ten kalendarz już jest większy, godziny i po prostu to jest wszystko, co tam już było, tylko jest po prostu większe, możecie mieć pogodę. Co mam powiedzieć? Mam nadzieję, że wam się spodobało. Dziękuję za taką odpowiedź na Instagramie. Jeśli macie jakieś pytania na temat mojego telefonu, to będzie mi dajcie znać. No tak, więc nie spodziewałam się, ile osób by chciało się dowiedzieć coś na moim telefonie, więc zapraszam was na Instagrama, bo tam wszystko się dzieje. A jeśli wam się filmik spodobał, dajcie mi łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie, bo jak widzieliście, jesteśmy blisko do 1400 subskrypcji. To jest bardzo fajne. I tak, niedługo się znowu zobaczymy, mam nadzieję, w nowym filmiku. Popatrzcie, macie.